Rząd uzgodnił nowe stawki VAT, które zaczną obowiązywać od 2011 roku. Według rządowych planów w Polsce będą obowiązywały trzy stawki VAT – 5, 8 i 23%. Szacuje się, że z wyższych stawek VAT budżet państwa osiągnie wpływy w wysokości około 5 miliardów złotych, a podwyżka będzie obowiązywała przez 3 lata. Jakie koszty poniosą przedsiębiorcy w związku ze zmianą stawki VAT od towarów i usług? Nikt nie lubi, jak rosną podatki, ani konsumenci, ani przedsiębiorcy. Dla przedsiębiorców, którzy co do zasady VAT mogą przerzucić na konsumentów, VAT nie jest kosztem. A to oznacza, że wzrost stawek większości przedsiębiorców nie uderzy po kieszeni. Uderzy tych bezpośrednio, którzy są zwolnieni z podatku VAT, bo dla nich VAT jest elementem kosztotwórczym. Natomiast przedsiębiorców uderzy w pewnym stopniu koszt związany z przygotowaniem się do aplikacji nowych stawek, a więc koszty przestrzenia systemów, koszty, zwiększone koszty w tym okresie pomiędzy wprowadzeniem albo na przełomie stawek starych i stawek nowych, no bo tutaj służby księgowe, administracyjne będą musiały pewne ćwiczenia wykonać, a to zawsze oznacza więcej czasu, więcej pracy, no i pośrednio także większe koszty. W wyniku wprowadzenia przez rząd planowanych podwyżek VAT w dużych tarapatach znajdą się firmy realizujące wieloletnie umowy na usługi po wygranych przetargach w ramach zamówień publicznych. Podwyżka VAT nie prowadzi w Polsce do automatycznej waloryzacji cen brutto w takich umowach, chyba że taka ewentualność została przewidziana w specyfikacji warunków zamówienia i w samej umowie. Niskie marże zapisane w takich umowach mogą nie wystarczyć dla pokrycia zwiększonych kosztów realizacji usług i prowadzić do trwałej nierentowności wykonawców. O zagrożeniach, jakie wynikają z podwyżki VAT dla firm realizujących zamówienia publiczne, opowiada Tomasz Grunwald, partner KPMG. Ci przedsiębiorcy do pewnego stopnia mogą rzeczywiście odczuć ten wzrost stawek, ale jednocześnie starając się o wygranie przetargu, no będą musieli brać pod uwagę to, że ich koszty wzrosną, a jednocześnie być może jednocześnie nie dojdzie do podwyższenia tej kwoty, jaką będą otrzymywali z tytułu realizacji zlecenia. Także dla nich to może być pewien wzrost kosztu rzeczywiście. Według analiz ekspertów planowane podwyżki VAT poniosą za sobą wiele niezamierzonych skutków ubocznych w postaci zagrożenia egzystencji kilku tysięcy firm zatrudniających łącznie około 600 tysięcy pracowników. Niewykluczonym skutkiem mogą być także zwolnienia pracowników głównie w firmach działających w usługach profesjonalnego utrzymania czystości, cateringowych, budowlanych, ochrony mienia oraz nieruchomości. Myślę, że przy tym wzroście stawki z 22% na 23% to jednak jest bardzo niewielki ruch. A jeżeli chodzi o stawkę obniżoną, no to przecież także część towarów, głównie spożywczych, będzie miało stawkę obniżoną z 7% na 5%. Część towarów spożywczych wzrośnie nam z 3% na 5%, ale część spadnie z 7% na 5%. Więc tutaj globalnie rzecz biorąc, to ten ruch nie powinien być zauważalny dla konsumentów. Także nie sądzę, aby ten wzrost tych stawek spowodował jakąś istotną reakcję rynku w postaci na przykład obniżenia poziomu zakupów.